W dniu 14 kwietnia 1912 roku niezatapialny RMS Titanic zderzył się z górą lodową i następnego dnia wczesnym rankiem zanurzył się w lodowate wody północnego Atlantyku. Ponad 100 lat później ta tragedia pozostaje jedną z najbardziej znaczących katastrof morskich w całej historii. Podczas gdy wielu z nas zna opowieść o Titanicu z literatury, filmów i kultury popularnej, niewielu widziało niesamowicie rzadkie zdjęcia zrobione chwilę przed i wkrótce po tragedii. Te zdjęcia przedstawiają przejmującą migawkę monumentalnego wydarzenia, ukazując wyraźny kontrast między obietnicą luksusowego liniowca a jego mrożącym krew w żyłach wynikiem. Zdjęcia z pokładu. To zestawienie fotografii ukazujących momenty poprzedzające tragedię. Gdy Titanic zatonął w 1912 roku, relacje ocalałych świadków stały się głównym źródłem informacji o tym, co się działo na statku. Chociaż wielu fotografów prawdopodobnie uwieczniło w chwilę podczas rejsu, wszystkie ich zdjęcia zatonęły w katastrofie. Tylko zdjęcia zrobione przed wypłynięciem Titanica przetrwały. Tylko dwóm fotografom udało się zapobiec tragedii, Kate O'Dell i Francis Brown, ponieważ wysiedli w Southampton dzień przed katastrofą. Na jednym ze zdjęć widoczne jest dziecko, bawiące się na pokładzie statku. Tym dzieckiem był Douglas Spedden, a fotografia została wykonana przez Francisa Browna. Douglas przeżył tragedię Titanica, lecz 3 lata później zginął, potrącony przez samochód. Fotografie Browna ukazują niczego nieświadomych ludzi, w tym kapitana Edwarda Smitha, który później zginął. W dniach 10 i 11 kwietnia Brown uwiecznił liczne sceny z życia statku, w tym jego pasażerów i załogę. Zdjęcia te pokazują zarówno wnętrza pierwszej klasy, jak i codzienne chwile pasażerów. Dzięki zaprzyjaźnieniu się z bogatym małżeństwem z Ameryki, Brown opuścił statek w Southampton, co uratowało mu życie. Małżeństwo to zaproponowało mu opłacenie rejsu do Nowego Jorku i powrotnego biletu do Irlandii, w zamian za jego towarzystwo. Napisz w komentarzu Titanic, a w zamian przypniemy ci serduszko. Lodowate wody. To zbiór zdjęć nawiązujących do RMS Titanic, przedstawiających wody Oceanu Atlantyckiego. Zima między 1911 a 1912 rokiem była łagodna, co spowodowało wyższe temperatury niż zwykle na północnym Atlantyku. To zaś doprowadziło do oddzielenia znacznej ilości gór lodowych od zachodniego wybrzeża Grenlandii niż w jakimkolwiek momencie w ciągu poprzednich 50 lat. Mówi się, że gdyby nie podniesienie temperatury, być może Titanic nigdy by się nie zderzył z górą lodową, ponieważ wody byłyby czyste. Zdjęcie wyświetlające się w tle pochodzi z 4 kwietnia 1912 roku, czyli 10 dni przed katastrofą oraz 6 dni przed wypłynięciem Titanica z portu. Możemy zauważyć, że na wodzie unosiły się setki, jak nie tysiące małych skrawków tafli lodowej. W oddali dostrzegamy większe bryły lodu, zwane potocznie jako Góra Lodowa. Choć prawdopodobnie nie jest to góra, z którą zderzył się RMS Titanic, to na pewną aukcję trafiło zdjęcie, podobno przedstawiające górę, z którą zderzył się wcześniej wspomniany statek. Zdjęcie wyświetlające się w tle zostało wykonane przez kapitana innego statku, SS Etonian. Eksperci nie są pewni, czy obraz na pewno jest autentyczny i przedstawia górę lodową, z którą zetknął się RMS Titanic. Mimo to istnieją mocne dowody sugerujące, że kapitan Wood dokładnie uchwycił tę samą górę lodową, która zatopiła niezatapialnego Titanica. Co ciekawe, współrzędne, które Wood zanotował na zdjęciu, prawie idealnie pasowały do pierwotnej lokalizacji góry lodowej. Akcja ratownicza. Kiedy RMS Titanic zderzył się z górą lodową w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku i zaczął tonąć, na pokładzie znajdowało się około 1200 osób. Niestety, nie było wystarczającej liczby łodzi ratunkowych dla wszystkich, co doprowadziło do tragicznej decyzji i poświęceń. Po odebraniu sygnałów SOS od Titanica, najbliższy statek RMS Carpathia udał się z pełną prędkością, aby dokonać ratunku.
Mimo, że statek dotarł na miejsce około 4 godzin po zatonięciu Titanica, udało mu się uratować 705 osób z 20 łodzi ratunkowych, które uniknęły zatonięcia. W rzeczywistości wiele zdjęć akcji ratowniczej zostało wykonane przez pasażerów i członków załogi Carpathia. Te zdjęcia przedstawiają uratowanych rozbitków w łodziach ratunkowych oraz ich ewakuację na pokład Carpathia. Te dramatyczne obrazy stały się ważnym świadectwem katastrofy i były szeroko publikowane w prasie tamtych czasów. Niemożliwe było do przyjęcia, że niezatapialny RMS Titanic jednak zatonął. To właśnie dzięki zdjęciom z akcji ratowniczej ludzie mogli przyjrzeć się tym tragicznym wydarzeniom. Ostatnie nagranie. Klip przedstawiający RMS Titanic pochodzi od British Puff i jest jednym z nielicznych zachowanych materiałów filmowych przedstawiający ten kultowy statek przed jego tragicznym rejsem. Nagranie to, choć krótkie, dostarcza cennej wizualnej dokumentacji przedstawiającej Titanica w jego początkowych chwilach. Statek stoi dumnie w porcie Southampton, gotowy do wypłynięcia. Jego masywne, białe boki i cztery wielkie kominy są dobrze widoczne. Statek, będący wówczas największym statkiem pasażerskim na świecie, robi ogromne wrażenie swoją wielkością i konstrukcją. Można zauważyć tłumy ludzi zgromadzonych na nabrzeżu, obserwujących statek i machających do osób na pokładzie. To była ważna chwila dla wielu, zarówno dla tych, którzy wyruszyli w podróż, jak i dla tych, którzy żegnali swoich bliskich. Kamera uchwyciła także kilku członków załogi. Choć trudno jest zidentyfikować indywidualne osoby z tego krótkiego fragmentu, widać, że załoga jest zajęta przygotowaniami do wypłynięcia. To nagranie, choć krótkie, stanowi ważny kawałek historii. Jest to rzadki wgląd w początkowy etap rejsu Titanica i jedno z nielicznych wizualnych świadectw jego istnienia przed tragicznym zderzeniem z górą lodową. W dniu 10 kwietnia 1912 roku RMS Titanic wypłynął z Southampton nieświadom nadchodzącej tragedii. W ciągu 4 dni, w nocy 14 kwietnia, statek zderzył się z górą lodową, co doprowadziło do śmierci ponad 1500 osób. Chociaż minęło ponad 100 lat od tej tragedii, zdjęcia i nagrania z Titanica wciąż poruszają. Świadczą one o technologii, ambicjach i błędach ludzi tamtych czasów. Dzięki nim możemy wczuć się w atmosferę tych dni. Pokazują one zarówno luksus pierwszej klasy, jak i codzienne chwile trzeciej klasy, a także dramatyczne ostatnie momenty wielu pasażerów. Fotografie ukazujące zarówno życie na pokładzie, jak i wrak na dnie oceanu są cennym dziedzictwem kulturowym. Ukazują społeczne różnice tamtych czasów oraz odwagę wielu osób podczas katastrofy. Choć nagrania są rzadsze niż zdjęcia, to przynoszą one jeszcze głębsze emocje, dzięki relacjom świadków i dźwiękom tamtej epoki. Zdjęcia i nagrania z Titanica nie są tylko historycznym dziedzictwem, ale przede wszystkim przypomnieniem o ludzkiej kruchości i skutkach naszych decyzji. Opowieść o Titanicu pozostaje żywa, a te artefakty pomagają nam docenić i upamiętnić tę historię.